Proszę bardzo. Stwierdził pan, że aktualny nasz pan prezydent oraz rząd nie robią nic w sprawie właśnie, żeby w jakiś sposób tę ustawę uchylić i cofnąć. 447. A co by pan powiedzmy poradził panu prezydentowi czy naszemu rządowi? Co oni mogą zrobić, w jaki sposób zadziałać? Nawet powiedzmy sam prezydent Trump przecież nie ma wpływu na Senat Stanów Zjednoczonych, żeby oni taką ustawę uchylili, nie? No, co konkretnie tak, tak, już, no, już odpowiadam, już zresztą odpowiedziałem. Ten, o te 9 milionów głosów. Nie, napisałem ten projekt ustawy, która by nam pozwalała zyskać na czasie, żeby w odpowiednim kierunku usposobić władze amerykańskie, bo rzeczywiście pan prezydent Duda nie ma wpływu na to, to znaczy nic nie wiem, żeby miał jakiś wpływ na to, co amerykański kongres robi i co robi amerykański prezydent. Natomiast ma wpływ na to, co robi polski rząd. I pan prezydent ma inicjatywę ustawodawczą. I gdyby pan prezydent taki projekt ustawy wniósł do Sejmu jako inicjatywę własną, no to Sejm miałby nad czym rozmyślać. A nie zrobił tego. Nie zrobił tego. Więc ja zarzucam panu prezydentowi bezczynność w tej sprawie, co może mieć groźne następstwa dla Polski. I gdybym mu miał coś doradzać, to właśnie bym mu doradził, tylko nie, znaczy teraz też jeszcze jest możliwość, ale rok temu bym mu doradził. Rok temu bym mu doradził, żeby tak zrobił, to wtedy ten zyskalibyśmy na czasie znacznie więcej niż teraz, bo teraz to już jest za 5.12. Wybory prezydenckie w Stanach będą w początku listopada. No to jeszcze jest rzutem na taśmę. Natomiast powiem tak, że ta sytuacja, w której jesteśmy teraz, to nie jest zawiniona tylko przez ten rząd. Ona jest następstwem zaniedbań popełnionych w przeszłości przez poprzednie rządy, które nie zadbały o to, żeby to niebezpieczeństwo od Polski odwrócić. Bo to niebezpieczeństwo się pojawiło stosunkowo wcześnie, dokładnie na wiosnę 1996 roku, kiedy to na mitingu w Buenos Aires ówczesny sekretarz Światowego Kongresu Żydów Israel Singer zapowiedział, że jak Polska nie zadośćuczyni roszczeniom odnoszącym się do własności bezdziedzicznej, to będzie upokarzana na arenie międzynarodowej. No i potem mieliśmy cały festiwal tych upokorzeń. I mamy zresztą do dzisiejszego dnia. Więc sprawa nie była nieznana. Była znana. I gdyby polskie władze odpowiednio na to zareagowały, wtedy, a nawet i później, no to prawdopodobnie żadnej takiej ustawy by nie było. Byłyby tylko żydowskie hałasy. Ale na hałasy to my też możemy hałasować jeszcze głośniej. Od tego jeszcze nikt nie umarł. Natomiast nacisków Stanów Zjednoczonych możemy nie wytrzymać. Szwajcaria nie wytrzymała, no to my tym bardziej. Jesteśmy znacznie bardziej wrażliwi na to. No i tyle, bo kiedy można było to zrobić? To pierwszy taki moment, no to trudno wymagać od profesora Gremka, żeby on tam o to zadbał w 1999 roku, kiedy Polska podpisywała traktat waszyngtoński, ale w 2003 roku, jeśli dobrze pamiętam, kiedy Polska wprowadziła kontyngent wojskowy do Iraku na prośbę prezydenta Busha, no to można było powiedzieć tak, spełniamy, nasz kochany sojuszniku najważniejszy, spełniamy twoją prośbę, ale my też mamy do ciebie prośbę. No a jak? Ano taką, żebyś nam obiecał, że Stany Zjednoczone nie będą wywierały na Polskę nacisków żadnych w sprawie tych roszczeń. A po drugie, żebyś nam pozwolił na militarną konwersję polskiego długu. Nikt o to nie zapytał, nikt o to nie poprosił, a prezydent Bush
nie był prezydentem Polski, tylko Stanów Zjednoczonych, więc nie miał żadnego obowiązku się troszczyć o nasze interesy. Drugi taki moment to był w czerwcu 2014 roku, kiedy prezydent Obama przyjechał do Warszawy. Też można go było poprosić o to, żeby obiecał najlepiej na piśmie, że Stany Zjednoczone nie będą nacisków na Polskę wywierały i żeby nas Stany Zjednoczone potraktowały tak jak inne państwo frontowe, bo Polska się stała jednym z państw frontowych, czyli Izrael, czyli kroplówkę finansową 4 miliardy dolarów rocznie na modernizację sił zbrojnych, no i udogodnienia wojskowe takie, z jakich Izrael korzysta. I ostatni moment, no bo to jeszcze tam czekamy, ale taki moment dramatyczny. Ja nie jestem pewien, czy to byłoby dobre, ale no trzeba próbować. Kiedy pod koniec roku 2017, mam nadzieję, że nasze władze się dowiedziały jakimś cudem, że w Stanach Zjednoczonych wkrótce rozpoczną się prace nad tą ustawą, to powinien bez rozgłosu żadnego pojechać do Departamentu Stanu w Waszyngtonie jakiś nasz człowiek tu stąd i powiedzieć im tak. Słuchajcie, wiemy, że chcecie taką ustawę tutaj zmajstrować. Prosimy Was, nie róbcie tego. Bo jak Wy to zrobicie, to Polska rozważy wystąpienie z NATO. To jest wielkie ryzyko, bo mógłby taki człowiek usłyszeć, tak, no to występujcie. Ale może by tego nie usłyszał, dlatego że przypuszczam, znaczy wyobrażam sobie, że z punktu widzenia zwłaszcza kół wojskowych amerykańskich nie jest obojętne, czy rosyjska broń znajdzie się 1000 kilometrów dalej na zachodzie, czy nie. To, ale mówię, to już wielkie ryzyko. Ale to, no, w sytuacji, kiedy alternatywą jest okupacja Polski, to trzeba iść na ryzyko. Bez ryzyka nie ma polityki. Proszę bardzo. Nie, tam pani czeka. Dajcie pan. Do mikrofonu. Nie trzeba mnie zajrzeć. Proszę. Moje pytanie jest krótkie. Czy znana jest podstawa do wyliczenia tej kwoty roszczeń? Mówi się, na początku mówiło się o tych 65 miliardach, teraz o 300 tysiącach, już nie pamiętam. Nie jest znana. Nie jest znana, to są wszystko szacunki. Ale szacunki też muszą być. Tak, a dlaczego muszą? Dlaczego muszą? Wie pani, Francuzi mają takie powrzekadło, że apetyt wzrasta w miarę jedzenia. I kiedy się środowiska żydowskie przekonały, że Polska jest bardzo wrażliwa na takie rozmaite naciski, to apetyt zaczął wzrastać. Nie ma, ja w każdym razie nie słyszałem nigdy, a zajmuję się tą sprawą od 30 lat, nie słyszałem nigdy o żadnym takim, o żadnej podstawie do tego typu szacunków. Nigdy nie słyszałem. Obawiam się, że jej nie ma. Że tym bardziej, że... Proszę? No bilans proszę. Można robić przecież taką... Proszę pani, ale kto? Nikt... Kto proszę pani, można obalić nawet nie dlatego, że szacunek jest błędny, tylko że te roszczenia nie mają żadnej podstawy. Naciski na Polskę idą w tym kierunku, żeby polskie władze taki pozór legalności stworzyły. W takim kierunku to idzie, bo te roszczenia nie mają żadnej podstawy i wszyscy doskonale o tym wiedzą. Tylko, wie pani, to jest tak jak w tej bajce Krasickiego o jagnięciu i wilkach. Wilcy w lesie przydybali jagnię, pisze biskup pozbawiony złudzeń. No i tam wilki komunikują jagnięciu, że go zaraz rozszarpią i zjedzą. A jagnię postawiło sprawę na nieubłaganym gruncie praworządności. Mówi, jak, z jakiej racji, proszę mi tu podać uzasadnienie. No i wilki się zreflektowały, rzeczywiście
powiadają, tak nie można, trzeba uzasadnienie mu podać. I mu podał uzasadnienie. Trzy powody. Smaczny, słaby i w lesie. Zjedli niezabawem, powiada ksiądz biskup. Także oto na mniej więcej na tej samej zasadzie jest. Smaczny, słaby i w lesie. Proszę bardzo. Bo słyszałam tylko informację, że w tych samolotach jest cena zawyżona z uwagi na to, że jest to jest część spłaty tego 447. Możliwe to jest? Nie wiem. Wie pani, no na przykład w tym, w śmigłowcach Caracal ta cena była o 100% większa. Cena, którą Polska miała zapłacić za te śmigłowce, była o 100% większa niż płaciły inne państwa. Więc to akurat szło do francuskiej kieszeni, a nie do żydowskiej, czy nawet nie do amerykańskiej. No i teraz pytanie, dlaczego tak było? Otóż myślę, że pod stołem tam przyszło. Dlatego jak Antoni Macierewicz unieważnił ten kontrakt, no to wyobrażam sobie, jak wielu ludzi przeżywało Katiusze. No bo przecież to już pieniądze zostały wzięte, a tu teraz kontrakt anulowany, trzeba by było oddać. A jak tu oddać, jak już ich nie ma, wydane zostały. Wyobrażam sobie, ilu ludzi się budziło w nocy z bijącym sercem, zlanych potem. Takich rzeczy się nie wybacza nikomu. Proszę bardzo. Jednocześnie, że te roszczenia niemieckie niby mogłyby być, jeżeli część z nich też spłacił. Było coś takiego. Proszę pani, proszę pani, naprawdę przestrzegam przed takimi rzeczami. Po pierwsze, Polska nie ubiega się o żadne reparacje od Niemiec. Może wyjaśnię dlaczego. Dlatego, że w 1945 roku, kiedy Niemcy zostały zlikwidowane, Hitler się zastrzelił, a rządu admirała Dönitza nikt nie uznawał, Niemcy zostały podzielone na strefy okupacyjne, niemieckiego państwa nie było. W związku z tym decyzje odnoszące się do Niemiec, czy do tego terytorium, które się nazywało Niemcami, podejmowała konferencja w Poczdamie. Stany Zjednoczone, Rosja i Wielka Brytania. I konferencja w Poznaniu zdecydowała o reparacjach wojennych. Polsce przyznała reparacje z sowieckiej strefy okupacyjnej, czyli z późniejszego NRD. I Sowieci, jak to Sowieci, dzielili się z Polską po bratersku. To znaczy nie dawali Polsce nic, ale w zamian za to, że oni tutaj reparacje realizują, zażądali prawa wybierania górnośląskiego węgla. I dopóki Stalin żył, to nikt się nie ośmielił pisnąć słówkiem. Ale jak Stalin umarł w marcu 1953 roku, to rząd się odważył, ten jaki był. Odważył się i zaproponował Sowieciarzom, że rząd się zrzeka już tych reparacji i tak z tego nic nie było, ale niech oni przestaną wybierać ten węgiel. I oni się na to zgodzili. Co prawda przestali dopiero w 1956 roku, ale zgodzili się wtedy. Stanowisko rządu niemieckiego dzisiaj jest następujące. Niemcy zrealizowały wszystkie reparacje zgodnie z decyzją konferencji w Poznaniu, a jakie były rozliczenia między Polską i Rosją, to Niemiec nie obchodzi. To Niemiec nie obchodzi. I dlatego, proszę państwa, gdyby rzeczywiście rząd miał serio traktował tę sprawę, nie jako tylko taki no, samograj propagandowy, no to by już za rządów Beaty Szydło, przecież ta sprawa się pojawiła, by wystąpił z notą do rządu niemieckiego, prosimy tutaj reparacje wojenne w takiej wysokości i tak dalej, w takich transzach uzgodnić. Nic takiego nie było. Nic takiego nie było, tylko pan poseł Mularczyk i tam inni rajcowali się, że tak powiem, w mediach. No to w mediach to nawet można mówić o płaskiej ziemi i to nikomu nie przeszkadza. Ale wreszcie rząd
ustami swojego przedstawiciela, czyli ministra spraw zagranicznych, pana Jacka Czaputowicza, wypowiedział opinię w imieniu Polski. Widziałem tę konferencję prasową w Berlinie, pan minister Czaputowicz i jego niemiecki odpowiednik, minister spraw zagranicznych. I pan minister Czaputowicz powiedział, co następuje. W stosunkach polsko-niemieckich problem reparacji nie istnieje. Kropka. Nie istnieje. Z tego powodu, o którym powiedziałem. Dlatego uzależnianie, nawet teoretyczne, ewentualnej realizacji żydowskich roszczeń od tego, czy dostaniemy od Niemiec reparacje, po pierwsze nie dostanie, a po drugie tylko w ten sposób byśmy uzgodzili się, że te roszczenia żydowskie są zasadne, na czym Żydom bardzo zależy. Byśmy uznali de facto zasadność tych roszczeń. Nie wolno robić takich głupstw. Nie wolno, pod żadnym pozorem. Pastor Chojecki, Marian Kowalski z tym. No to trudno, no. Żeby się to podsiła. No trudno, no co ja na to poradzę.